Dzień dobry, dzień dobry. 14 września, taki podglądzik sobie robię. Jak to po wczorajszym zakarmianiu. Tu jakaś zmęczona pszczółka sobie siedzi. Jak to po wczorajszym zakarmianiu, niestety w krótkich gaciach przyszedłem, więc nie będę sobie tutaj paradował. Ale chyba wygląda to dobrze. Zaraz myślę, że parę uli obejrzymy. Bardzo duża ilość pyłku jest noszona. Żółtego. Ciekawe skąd to jest. Ale jest bardzo dużo. Z tej rodziny była zabierana pierzga, cała ramka do innej rodziny. Bo to jest gębalowa. Także miałem chyba nosa, jeśli chodzi o zabranie jej tej pierzgi. Bo pyłku noszą naprawdę. Każda pszczoła niesie pyłek. Niesamowite. I tutaj mamy drugą rodzinkę obok niebieskich. Tu jest większy spokój, ale również analogiczna sytuacja jak do gębalowej. Wszystko co przylatuje, przylatuje z pyłkiem. Również żółtym. Trochę mniejszy ruch. Ale również jest ten pyłek noszony. U niebieskich również jest mało ruchu. Nie widzę pyłku w tej chwili, ale tu ciężko zobaczyć, bo one mają wlotek u góry i te co przylatują widzę, że korzystają chyba z tego górnego wlotka. Wlotka, wylotka, jak zwał, tak zwał. Ja jestem w dużej odległości w tej chwili od ula, więc wszystko co widzę, to widzę na telefonie. Dosyć dobre zbliżenie jest, to trzeba przyznać. Zielony też chyba pyłek nosi z tego co widzę. Zaraz zobaczymy inne ule. Tutaj jakieś tematy rabunkowe są, ale tutaj jak widać pozakrywane są wylotki, zarówno dolny, jak i górny. Górny to tam chyba na dwie pszczoły. Być może nie pobrały wczorajszego jedzenia do końca i jest jak jest. Ale zbytnio nie widać trupów, że tak powiem, pod ulem. Także tragedii nie ma. I też jest duży ruch. Nie wiem do końca, czy to jest, czy to są pszczoły z tego ula, czy też niektóre chcą tu rabować, ale ruch wydaje się być spory. I najsłabsza rodzinka. Również zamknięty wylotek u góry, prawie na całości. Ale tu również jest noszenie czegoś. Niestety pewnie na filmie dopiero zauważę czego. No tutaj wygląda na oblot młodej pszczoły. To jest ul zagębalową. Dosyć dużo tam było pszczoły, dużo czerwiu swego czasu. Dawno już do tych uli nie zaglądałem. Mam nadzieję, że w sobotę zajrzę, bo cukier mi się powoli kończy. Muszę wiedzieć na czym stoję, czy trzeba będzie kupować. Także tutaj również ładnie trochę pyłku widzę przynoszonego, a młoda pszczółka się oblatuje. Rodzinka dawna chora. No widać, że również ruch na wylotku, dużo pszczółek wraca. Mniej więcej
raz na sekundę, dwie, coś wraca i wylatuje z ula. Także również dobry prognostyk. Rozchodnik również jest oblegany. Oczywiście są tam jeszcze różne kwiatki, które pylą. I taka sama sytuacja jest za pasieczyskiem. Rozchodnik to jednak fantastyczna roślinka. Ciemnota też już, jasnota też już powoli dochodzi, jak widać. Także już pszczółki mają co zbierać. Tym bardziej, że jest to całkiem niedaleko ula pasieczyska. No i tej jasnoty trochę tu jest. Myślę, że taki naturalny nektar im się przyda.